Cześć, tutaj Marcel. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na recenzję iPhone'a 5C. Jak wiecie, iPhone'a 5C odpakowywałem dla Was około miesiąca temu. Teraz chciałbym przedstawić Wam swoje spostrzeżenia odnośnie tego modelu oraz podsumować, czy warto go kupić, czy nie. Zacznijmy od plusów. iPhone nie wydaje się taki plastikowy jak większość telefonów na rynku, między innymi chodzi mi tutaj o produkty Samsunga czy innych producentów. Tamten plastik wygina się na wszystkie strony, tutaj ten plastik jest naprawdę bardzo, bardzo sztywny i do tego jest bardzo dobrze wykonany. Co jeszcze mogę takie powiedzieć? Telefon noszę w tym pokrowcu oraz naszego w kieszeni, nie mam na nim naklejonych żadnych folii. Ani na ekran, ani na tył. Zresztą na tył nie wiem, czy są dostępne. Ostatnio nie było, jak patrzyłem. I telefon naprawdę nie porysował się. Szczególnie chodzi mi tutaj o ekran. Kolejną bardzo ważną cechą iPhone'a jest to, że jego system jest bardzo dobrze zoptymalizowany. Jak widzicie, wszystko tutaj uruchamia się praktycznie od razu. Jeśli chcemy to sobie przyspieszyć, możemy jeszcze wyłączyć animację, tak jak ja to zrobiłem. Dlatego telefon sprawia wrażenie, że działa jeszcze szybciej. Naprawdę aplikacje uruchamiają się błyskawicznie. Nie ma tutaj mowy o jakichkolwiek przycięciach czy zawieszeniach. I co ciekawe jest, telefon działa znacznie szybciej niż iPhone 5, mimo że pod zespołem o podobne. Tutaj wyczuwam taki pewnie lekki marketing firmy Apple. Kolejną z nowości telefonu jest zdecydowanie jego kamera. Ale nie kamera tylna, ale ta przednia. Ta przednia kamera zyskała teraz rozdzielczość Full HD przy nagrywaniu filmów oraz ogólnie większą matrycę, co pozwala nam kręcić nią bardzo dobre filmy oraz robić dobre zdjęcia, tak zwane samojebki z ręki. Teraz przejdźmy do minusów, które wynikają nie tylko z wadliwego działania telefonu, ale także z jego konstrukcji. Niestety, jeśli zdejmiemy obudowę, po pewnym czasie z tyłu iPhone'a zostanie nam taki właśnie oto brud. Ten brud, jeśli nie będzie regularnie czyszczony, będzie powodował rysowanie się telefonu od środka, jeśli przedostanie się dalej. Już widzę to po swoim egzemplarzu, że pojawiają się bardzo, bardzo małe, ale jednak mikrorysy. Także telefon trzeba regularnie czyścić, jeśli używamy go w tym pokrowcu. Natomiast sam pokrowiec jest bardzo dobrze wykonany, jest, pomimo tego, że jest w kolorze białym, w ogóle się prawie nie brudzi, nie odbarwia się oraz bardzo dobrze chroni telefon. Telefon spadł mi z wysokości około pół metra na podłogę, nic się nie stało, nawet się nie obluzował. Kolejną wadą telefonu jest przycisk Home. Kurczę, no wielka szkoda, ale Apple dalej praktykuje stosowanie fizycznego przycisku Home, no który po pewnym czasie się wyrabia. Nie ma siły, po prostu po roku ten przycisk będzie dalej działał, ale nie będzie już działał i klikał tak charakterystycznie jak na początku. Większość telefonów z Androidem, w tym Samsung, korzysta już w tym momencie z przycisków ekranowych, które są świetnym rozwiązaniem, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie zużywają się. Kolejnym minusem telefonu jest jego bateria. Niestety telefon muszę codziennie ładować i już nie wiem, czy jest to wina samego telefonu, czy jest to po prostu wina tego, że dużo go używam. No ale jak widzicie, w użyciu od ostatniego naładowania to zaledwie 3 godziny 30 minut, natomiast gotowości 12 godzin. W praktyce przygląda się na to, że telefon muszę ładować codziennie, natomiast swojego starego iPhone'a 4 ładowałem średnio co 2 dni. Kolejnym minusem jest to, że jeśli ktoś jest bardzo wymagający i gra w naprawdę dobre gry, to z pewnością zauważy, że czasami telefonu brakuje trochę pamięci. Zdarzają się jakieś drobne przycięcia w grach i tego typu rzeczy, szczególnie jeśli logujemy się przez Game Center. Zaraz może zobaczycie. No, zdarzają się takie drobne przycinki. Natomiast ogólnie gra się bardzo dobrze. Teraz mogę chwilkę pograć. Zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Jeśli ktoś oczywiście gra jakieś wymagające tytuły, to
to polecam kupno iPhone'a 5S, na to 5S, natomiast na 5C czy na 5C też spokojnie pogracie, ale naprawdę mówię tutaj już w takich wymagających tytułach jak na przykład GTA San Andreas, które wyszło parę dni temu, na które czekam, aż trochę stanieje i zrobię dla was recenzję. O, widzicie, właśnie się przycięło chwilę. No, zdarza się to na większości telefonów, nie, no ale jednak płacąc tyle pieniędzy za telefon, no, użytkownik coś jednak może wymagać. A jeśli mowa o cenie, to Apple wyceniło ten telefon w wersji 16-gigowej na 2500. Jest to moim zdaniem za dużo za jak za plastikowy telefon, tym bardziej, że za niewiele więcej możemy mieć już iPhone'a 5S. Natomiast 32-gigowa wersja kosztuje prawie 3000, bo 2949 zł. Na szczęście istnieje coś takiego jak wolny rynek i w tej chwili na wolnym rynku, może, czyli na akcjach Allegro czy w innych sklepach, można znaleźć ten telefon już w cenach od poniżej 2000 za nową sztukę. Ja za swój zapłaciłem 1900 zł razem z pokrowcem, także uważam to za bardzo dobrą ofertę, bardzo dobrą okazję i naprawdę nie żałuję, że kupiłem ten telefon. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania standardowe, zapytajcie w komentarzach albo wysyłajcie na maila. Dzięki, na razie.